Studiu. Witam bardzo serdecznie zapowiadanych gości. Z nami są producenci filmu Ostatnia rodzina, Aneta Kingbottom i Leszek Bodzak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiadałem jeszcze obecność reżysera Jana Matuszyńskiego, ale chyba emocje i bardzo napięty grafik i ta kumulacja tej energii spowodowała, że nie mógł dzisiaj być tak, Janek ma w tej chwili prawie 39 stopni gorączki, więc wydaje mi się, że wszystkie te emocje i to wszystko, co działo się podczas festiwalu w Gdyni, skumulowało się w jego organizmie w tej chwili. Ja um, myślałem, że przed konkursem, przed rozstrzygnięciem, raczej yy, wszyscy twórcy są bardzo rozgorączkowani, a że później już wszystko w porządku. Ale wydaje mi się, że Janek to jest jednak niespotykany, spokojny człowiek, który bardzo dużo jest w stanie jednak w sobie stłumić. Ale nie da się oszukać jednak tej całej fali emocji, tego wszystkiego co się działo i ostatecznie organizm sam się zbuntował. Mamy nadzieję, że Janek szybko wróci do zdrowia, zwłaszcza że jutro wieczorem mamy oficjalną premierę w Warszawie, więc Janku, herbatka, miód, różne inne czary domowe, i wracaj do zdrowia jak najszybciej. Zimne piwo niekoniecznie, nawiązując do jednego z ulubionych napojów z dziska. Nie, nie, wszystko, co zimne, tym razem, Janku, nie tym razem. Bardzo serdecznie pozdrawiamy reżysera. Mamy nadzieję, że nas y, słucha albo, albo nie słucha i odpoczywa, i wysłucha tej rozmowy y, później. Właściwie powinienem Państwa przywitać następująco. Witamy w historii y, kina, bo osiem nagród, y, deszcz y, i tych pozaregulaminowych, i regulaminowych, i to, y, na co wielu. Ludzi zwraca uwagę. Bardzo rzadko zdarza się, żeby jeden film zdobył nagrody od dziennikarzy, od publiczności i od jurorów. Tutaj zaskakująca zgoda wobec ostatniej rodziny. No, jest nam niezmiernie miło, dlatego że to tylko pokazuje, że nasz film jest uniwersalny, czyli dociera do wszystkich, tak, jak żeśmy tego oczekiwali. Tak, myślę że, myślę, że to jest rzeczywiście wartość najcenniejsza, to o, której, o, 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 to, o czym Pan mówi, bo, hmm. bo i Nagroda tutelwy Lwy jest oczywiście najbardziej prestiżową nagrodą na festiwalu. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, to jest taki moment ukoronowania ciężkiej pracy, dwuletniej, ale też pewnych marzeń i pewnie Janka jako filmowca i nas jako producentów, ale to, że jednocześnie Otrzymaliśmy nagrodę dziennikarzy, czy przede wszystkim to najcenniejszą, wydawać, by się mogło z punktu widzenia późniejszego, późniejszego życia filmu w kinach, czyli nagrodę publiczności. To, że widzowie ten film docenili, no to jest nam niezmiernie miło z tego powodu. I, i taki mały, mały szlemik niewątpliwie cieszy, że, że akurat tak się, tak się to, to, to wszystko ułożyło. I cieszę się też, yy, dlatego że naszym celem było stworzenie filmu, który mając bardzo wysokie aspiracje artystyczne, będzie jednocześnie filmem, który, który, zainteresuje ludzi. I to jest bardzo ciężkie, dlatego, że jednak często widownia woli kino bardziej rozrywkowe, bardziej pogodne, optymistyczne i chociaż Ostatnia Rodzina jest przecież filmem niepozbawionym humoru, czarnego, specyficznego, to jednak, jednak jest niewątpliwie filmem wymagającym od widza. I cieszę się, że widzowie Chcą te wymagania na sobie przećwiczyć, chcą jakby poznać ten świat, mimo pewnych trudów, jakie się z tym wiążą, mimo pewnych, pewnych specyficznych emocji, jakie się z tym wiążą. I cieszę się i mam nadzieję, że, że tak będzie dalej. Myślę, że wielki sukces polega też na tym, że Państwu udało się wytworzyć bardzo dobrą atmosferę wokół tego filmu. Jeszcze przed tym, kiedy on został pokazany w Gdyni, on był typowany jako jeden z faworytów. Właściwie nikt nie widział Wołynia, więc tu był jeden wielki znak zapytania. Natomiast szturm widzów festiwalowych to był jeden z chyba z niewielu. Pokazów, który rzeczywiście był oblegany, były awantury przed, przed pokazem, bo ludzie nie, nie, nie mieścili się na dużej scenie teatru muzycznego. Musiał zostać zorganizowany wieczorny, dodatkowy nieprzewidziany wcześniej pokaz. W jaki sposób Państwo też obmyślili pewną strategię, pewien sposób, aby zachęcić ludzi do obejrzenia, wspomniał Pan, niełatwego filmu o rodzinie artystów, artysty, romanistki, dziennikarza? Też nie jest oczywiste, że, że wszyscy się fascynowali Beksińskimi od zawsze? Myślę, że na, na całą taką strategię, czy taki plan zainteresowania y, y, widzów, y, też dziennikarzy tym filmem, składało się kilka czynników. Pierwszym, najważniejszym było stworzenie jak najlepszego filmu. I to, żeby on był jak najlepszy, jednocześnie Chcieliśmy przekazać w materiałach promocyjnych, w pierwszych zdjęciach, w fotosach, komunikatach, teaserach, trailerach. Wydaje mi się, że udało się w tych właśnie wszystkich materiałach, które przez ostatnie tygodnie, miesiące były przekazywane do mediów pokazać, że rzeczywiście mamy do czynienia z filmem, który swoją formą, obrazem, połączeniem obrazu z muzyką, która w tym filmie zresztą jest, jest, jest niezwykła i, i, i wydaje mi się, że mamy tutaj soundtrack, jakiego jeszcze w polskim kinie nie było, żeby te wszystkie elementy zwróciły oczywiście uwagę na, na ten film. Chodziło nam o to, żeby Mając pełną świadomość tego i informując ludzi o tym, o czym jest ten film, jednocześnie pokazać im, że jest w nim bardzo wiele elementów, które mogą być też, też atrakcyjne dla, dla szerszego widza. Ja mogę tak powiedzieć w pewien sposób, że to jest film o rodzinie, to jest film o relacjach rodzinnych, opowiedziany za pomocą wielu ilości gadżetów technologicznych i niuansów popkulturowych. I wydaje mi się, i wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy udało się sprzedać, a przecież dodatkowo mamy tu do czynienia z, z niezwykłymi kreacjami aktorskimi. No I... Właśnie, dodajmy, Dobra, że, że... <coughs> tak. nagrody dla najlepszej pierwszoplanowej roli męskiej oraz kobiecej trafiły do Andrzeja Seweryna i Aleksandry Koniecznej. Dokładnie, dokładnie. I wydaje mi się, że też już w pierwszych zdjęciach, materiałach widać było, że mamy tu do czynienia z niezwykłym zespołem aktorskim, który, jak to już po pokazach przedpremierowych powiedziało kilka osób, kiedy pokazywaliśmy film na pierwszych zamkniętych pokazach, i, I podnosiły się głosy, że aktorzy w tym filmie grają po amerykańsku, jak to tak ktoś powiedział, że ta transformacja osiągnięta i za pomocą oczywiście gry aktorskiej, środków wyrazu, charakteryzacji, kostiumu, wszystkich elementów, scenografii, które składają się na, na to, jak aktor funkcjonuje w otoczeniu. I oczywiście. Batuta reżyserska, to wszystko spowodowało, że doszło do pewnej transformacji aktorskiej, którą widzowie zawsze uwielbiają na ekranie oglądać. Zawsze uwielbiają oglądać takie sytuacje, w których aktorzy znani, podziwiani, nagle przestają funkcjonować w ich, w ich e, widzeniu jako właśnie Andrzej Seweryn czy, czy Dawid Ogrodnik, tylko jako te postacie, które grają. Pamiętajmy o jednej rzeczy: że nasi aktorzy tak naprawdę wykreowali rodzinę na scenie od razu sami z siebie. To wyszło tak naturalnie, że Dawid był synem, Andrzej był, Andrzej był tatą, a ona po prostu była obok, czyli była mamą. I ta rodzina faktycznie szła z nami cały czas, a myśmy szli koło tej rodziny. Aleksandra Konieczna właśnie to podkreślała na naszej antenie, kiedy gościła w poranku dwójki, że, że czuła właśnie te, te więzi, które się tworzą i które są na planie. To jest bardzo trudne, wiedząc jaka jest specyfika planu filmowego, że one cały czas trwały. Ale mnie interesuje to, co. Państwa przekonało do tego, żeby jako producenci zaangażować się w to przedsięwzięcie. Y, pomysł, energia Jana Matuszyńskiego to też nie było oczywiste, bo y, wspominaliśmy o tym, ale to jest debiut. To jest pierwszy film, który już y, teraz wiemy osiąga te najwyższe laury, ale, y, ale domyślam się, że ze, że ze strony producentów to było też obarczone jakimś ryzykiem. Znowu muszę ja odpowiedzieć, bo to się zaczęło zaczęło poniekąd od, od mojej relacji z Jankiem Matuszyńskim, więc powiem tak, zadecydowały dwa czynniki. Pierwszy czynnik to był scenariusz Roberta Bolesto. To był scenariusz, który czytało się jednym tchem, który miał nieprawdopodobny język postaci, niezwykłą dramaturgię, który miał świetnie też skonstruowany przebieg tych postaci w trakcie 28 lat życia całej rodziny. A drugim elementem było to, że o, 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 czym, o czym mówię i podkreślam niejednokrotnie w różnego rodzaju rozmowach, że w maju 2014 roku widziałem na Krakowskim Festiwalu Filmowym film The czyli poprzedni film Janka Maduszyńskiego. Dokument, który w, w, w swojej głowie nazwałem fabularyzowanym tillerem dokumentalnym. Tylko, takie miałem określenia i po wyjściu z seansu miałem głębokie poczucie, że chciałbym pracować z tym reżyserem. A następnego dnia rano zadzwoniła do mnie Iwona Żółkowska o kapie, która go reprezentuje, i zapytała się, czy chciałbym się z Jankiem Aduszyńskim spotkać w pewnej sprawie. Jak się okazało, chodzi o ostatnią rodzinę. Był to nieprawdopodobny zbieg okoliczności. Tak, oglądam wieczorem film, a na drugi dzień dostaję propozycję, żeby spotkać się z jego reżyserem. No więc, można powiedzieć, z jednej strony zbieg okoliczności, ale. Na tyle duży i na tyle intrygujący, że zaowocował najpierw relacją, a później chęcią zrobienia wspólnego filmu opartego właśnie o scenariusz Roberta, który właśnie najpierw przyszedł do Janka. To znaczy, właściwie Janek do Roberta. Oni się najpierw poznali ze sobą, a później dopiero szukali producenta. Więc tak to wyglądało. To oczywiście bardzo ciekawe kulisy powstawania tej produkcji, tego przedsięwzięcia. Premiera jutro. Oficjalna w Warszawie premiera jutro. tak. A w, a w, kinach, w kinach film od 30. 30 września? Od 30 września, czyli od <laughs> najbliższego piątku. I chyba nie było to też przypadkiem, prawda, że akurat w takim momencie, wiedząc już, że film będzie brał udział w festiwalu, państwo zdecydowali się umieścić go e, w, właśnie w tej części kalendarza, tuż po. No to była decyzja <laughs> dystrybutora to, głównie. To nie jest nasza decyzja. Dystrybutor szuka miejsca, żeby film wszedł w dobrym i odpowiednim momencie. A te daty się troszeczkę zmieniały, jest pewna historia dookoła tego, co nieważne, ale my jesteśmy bardzo zadowoleni akurat nie z tej daty dzięki temu, co wydarzyło się w Gdyni. A czy przed filmem jeszcze jakiś obieg festiwalowy, międzynarodowy? Są już jakieś plany wobec tego? <laughs> bardzo szerokie, szczerze mówiąc, bo po premierze międzynarodowej w Lokarno, czyli na festiwalu klasy A, w związku z czym na podobnej klasy festiwalach, film już nie będzie mógł być prezentowany w konkursach, bo to zawsze jest wymóg premiery międzynarodowej i ta premiera odbywa się już w Lokarno. Ale film będzie prezentowany na wielu festiwalach. Teraz Janek, mam nadzieję, wykuruje się i, i rusza w tur festiwalowy. Reykjavik, okay. Vancouver, Montreal, będzie, będzie premiera niemiecka w Cottbus w listopadzie. Będą pokazy w USA, będzie film w kinach od 4 listopada w Wielkiej Brytanii, w Irlandii. No będzie już też w kinach w Szwecji, kolejne rozmowy są prowadzone, więc tych festiwali i dystrybucji międzynarodowej mam nadzieję będzie, będzie bardzo Festiwale dużo. Festiwale teraz bardzo się zgłaszają i to um, układamy te wszystkie ramy, więc tak naprawdę te plany nie, nie są jeszcze potwierdzone, bo, bo to państwo potwierdzone. Ale Te, które teraz żeśmy wymienili, to tak, to Janek już wyjeżdża, a później musimy sklecić razem czas Janka, kalendarz i możliwości, żeby tam pojechać. Ale A dzieje się bardzo sporo. Tych okazji będzie bardzo wiele. Wczoraj w Warszawie między innymi odbyły się kolejne pokazy przedpremierowe, które już po tej wiadomości, że film uzyskał złote lwy i, i wiele innych nagród regulaminowych, pozaregulaminowych, te pokazy także były bardzo, bardzo mocno oblegane. Gratuluję bardzo serdecznie, tego sukcesu wspólnego. Dziękuję. Proszę Dziękujemy. przekazać całej ekipie. Producent filmu Ostatnia Rodzina, Aneta Bafam i Leszek Bodzak byli gośćmi dwójki. Dziękuję za wizytę. Wszystkiego Dziękujemy dobrego. Bardzo. Trzymamy kciuki za powodzenie jutrzejszej premiery, chociaż nerwów ogromnych już nie będzie, bo w porównaniu z festiwalem to chyba, to jest taki, taki zwieńczeniem, zwień, tak, zwieńczącym to jest moment. Tak, jest wyłącznie przyjemność. Jest taki, a taki przyjemny wieczór dzięki któremu będziemy mogli wspólnie z ekipą, wspólnie z wszystkimi twórcami, uczcić to, że, że przez te dwa lata udało się stworzyć coś wyjątkowego.